Słuchacie podcastu Luźno przy kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. No, ja już jestem specem, panie. Tak wyszło. Od strzała. Cześć, dzień dobry, witamy was w podcaście Luźno przy kawie, z tej strony Adam Borodo. Ludwik Chybiński, dzień dobry. Borodo, jak to powiedziałem ładnie, to już tak radiowo typowo, nie? Już jest coraz bliżej. Coraz bliżej. Do mainstreamu. Na to efektu nie masz. Nie, meteo zaraz trzeba będzie zrobić. 9 kwietnia, piątek, 7 rano i wasi ulubieni prowadzący. Ludwik i Adam. Wiadomo, że byli goście, którzy byli super. Adam, Wojtek, Patryk. Ale chłopie, no to jest nasz podcast, nie? Halo, my tutaj jesteśmy. Gdzieś nie zrobiłem time marka. Więc w tym, uwaga, już wiem, mam opisane banki. Zabiję brawo. Dwójce najbardziej... nie zrobiłem znowu ćwiczenia. Zabiłem brawo ukochanej dwójce. Nieważne, dobra. Od nas, dla nas te brawa za to, że jesteśmy z powrotem w gronie most podstawowym. Most beloved Polish hosts of the podcast. No, tak, no powiedzmy. Tak, no, dobra. Rankingi mówią coś innego, ale trzymajmy się tego. Gdzie? Jakiś tam ktoś pisał, że tam jacyś ludzie o morderstwach opowiadają i że... Ale my? Właśnie nie, że wiesz, że tam jest The Mouse Below. Cześć, posłuchajcie, dzień dobry, witamy was, tęskniliśmy się za wami i teraz to my piastujemy tą pierwszą rolę przy naszym mikrofonie. Ale do rzeczy. 79 odcinek, sezon 3, odcinek 29 i uwaga, odcinek 30 będzie ostatnim odcinkiem trzeciego sezonu, bo już za dużo. Zróbmy. Za dużo tego. No myślę, że za dużo, nawet na Netflixie nie ma tyle odcinków pierwszego sezonu. No, drugiego, ale trzeciego. To jest, no tak, nie? To się zgadza rzeczywiście. Tak sobie myślę właśnie o jakimkolwiek programie, który miałby tyle odcinków w sezonie. Pewnie nawet Simpsonowie, nie? Nie mieli. A nie, zamiętam, że tam 15, 20, coś takiego, nie? No, tak jakoś tak było. No to najwyższy czas faktycznie. Tak, najwyższy to z tej okazji mamy pakiet niespodzianek, o których z tobą nie konsultowałem, ale może powiem na antenie, czemu nie? Dawaj. Znaczy nie wiem, no, na tym polegają niespodzianki, że wiesz, że nie wiadomo o co chodzi, więc jak będzie czwarty sezon, no to zmiany, myślę. Tak, już nas nie będzie i będą nowi prowadzący. Najprawdopodobniej tak będzie, tak. W końcu tyle osób prosi o głos, że najwyższy czas oddać komuś pałeczkę. Dobre, ale żarty żartami. Adam ma nowy mikrofon, to gdzie on tam będzie się zawijał z tego wszystkiego, nie? Rode Podmik, bardzo ładny. I dobrze słychać. Ja cię dobrze słyszę, ale może dlatego, że siedzę obok ciebie. Nie, bo ja mam kompleksy, bo ja szukam mikrofonu, który będzie równie dobry jak twój radiowy głos. Ale ty masz też nie najgorszy głos, chciałem ci powiedzieć. Ostatnio to zostało potwierdzone, chociaż czytałem komentarze u Wojtka na profilu, że Wojtek ma najlepszy głos. Że ma najlepszy głos naszej trójki. I jakiś tam chłopak pisał, że no czekałem na ten moment, aż obydwaj się przyznają, że mają gorszy głos od ciebie. Naprawdę? Ja tego nie czytałem. Także przyznajemy się, kolego. Mamy, tak. I było to powiedziane zasadniczo w piątej minucie tego podcastu, także mamy nadzieję, że wysłuchałeś całości. Ludwik widzę. Ludwik. To jest podcast dla osób dorosłych, ale dobrze, żarty żartami, przechodzę do pierwszego tematu, bo nie ma co strzępić, tak mówią brzydko, i mam w nawiązaniu do naszych żarcików żartów, nasz żarcik, nikt nie uwierzył, że rozstajemy się, że ja się rozstaję z podcastem 1 kwietnia. To szkoda. Nawet nie wiedziałem, że jest prima aprilis, znaczy jechałem do biura i pisałem do Asi, że się spóźnię, czy tam, że jadę, czy nie, czy już jesteś, ona mówi, że nie, będzie dopiero, czy coś, bo tam klient przyjeżdżał wcześniej i potem tak jakoś wyszło, że ona pisze, że jej nie będzie, że w sumie nie przyjedzie, czy coś, że nie jedzie, że będzie za 3 godziny, ja mówię, naprawdę, i ona w końcu mnie zadzwoniła, ja mówię, ale to będziesz, czy nie, bo ja nie wiem, czy mam mu powiedzieć, że ma czekać, czy ma sobie pójść, nie, a mówi, prima aprilis, ja mówię, o, meine Güte, nie, ale potem wychodząc, nagrałem piękną relację, w której mówiłem, że nie będę, ale oczywiście w życiu bym was nie odpuścił i nasze żarty były prima aprilisowe, były raczej słabe i nie były tak dobre jak brandowe pranki. Jak to zabrzmiało dziwacznie, którym się generalnie... Bardzo poprawnie po polsku. Tak, brandowe marki.
To jakie pranki. Były brandowe pranki, Adam? Jakie były brandowe pranki? Nie, mi się bardzo podobały, bo tak naprawdę było kilka fajnych. Między innymi Durex, musi być Pornhub. Musimy jakiś dżingiel do tego znaleźć. No jest, oni mają bardzo ładny dżingiel swoją drogą. Pornhub? Tak. Nie pamiętam. A, nie pamiętam. No nie pamiętam. Na perce grana taka sekwencja śmieszna. A to tam wrzucają, wiesz, są takie filmiki na necie, jak tam gdzieś są jakieś, wiesz, amerykańskie szkoły i tam jest taki, wiesz, showcase, jakby ten muzyczny i tam jeden śmieszek na bębnach i tam wyrzuci. No dobra, to trzeba by będzie zrobić przeróbkę, ale znaczy fajny, nie fajny, ale ciekawie to wyglądało, wiesz, displayowa reklama w socialach, w których pojawia się Durex i napisane pierwsze na świecie prezerwatywa w sprayu. To śmieszne. Wiesz, przechodził do... Czekaj. Wiesz, jakbyś malował te, nie? Czyli w wielu, myślę, polskich domach w tych okolicznościach jest słyszalny dźwięk aerozolu. Tylko pytanie jest takie właśnie, czy to jest nowy produkt Durexa, czy nie. No dokładnie. A to śmieszne, ładne. Traficar zrobił też fajną, Prima Prisolvy żart i tak dalej, w niektórym dosyć grubo uwierzyłem, nie, przeglądając te rzeczy. Na przykład VW, które w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, że będzie się nie nazywał Volkswagen, tylko Voltwagen. A to ładne było też, że znaczy, przechodzą na pojazdy elektryczne. Ale wszyscy ich, że tak powiem, tam dość mocno zbeształi, jakby nie skumałem dlaczego, nie? Ale... Bo mają kija, nie powiem gdzie. Wiesz, trend jest taki, żeby marki na necie tylko i wyłącznie besztać. Bo jak ktoś jest marką, to już nie może być śmieszny. A to było akurat bardzo zabawne, tym bardziej, że to pasowało bardzo ładnie. W każdym razie Trafika zrobiło fajną reklamę. Nowe pojazdy we flocie i tak naprawdę nazwali to Traficykl, czyli... Rowery? Rower. Rower dwukołowy z tyłu i z tym dużym kołem z przodu. Kojarzysz? Te takie... No zobacz, mam zdjęcie. Z XIX wieku. Aha, no, takie. No. I że póki co jest 5 pojazdów na każdą aglomerację, wprowadzamy nowy rodzaj cennika. Każdy kilometr przejechany traficyklem doładowuje wasze konto w aplikacji kwotą złoty 50, nie? I tak dalej. Całkiem spoko opcja. No to już można by było wtedy od razu stwierdzić, że to nieprawda, bo kto by dawał złoty 50 za kilometr rowerem. A druga rzecz jest taka ciekawa, czy do tych rowerów nie zażartowali sobie, że obowiązkowo alkomaty wprowadzili. Bo to by się w trafikarach ogólnie przydało. No. Ale śmieszne ogólnie. Przed chwilą powiedziałem o tym, że nie powinno się besztać marek, a sam to zrobiłem. Sam zbeształem. Nie, ale no spoko. No, traficykl całkiem zabawny. Co jeszcze? Z takich jeszcze ciekawych rzeczy. Motogarasz Organika, mocny chmiel, ekologiczna rozpałka do grilla w żelu. Nie dymi, nie kopci i nie wpływa na smak zapachów potraw. Sąsiedzi będą zazdrośni. Nie? Do kupienia i sklep normalnie do kupienia, wiesz. Podpałka. Rozpałka ekologiczna do grilla w żelu. Ale jeszcze fajniejszą podpałkę, znaczy podpałkę, żart zrobił, bardzo mi się podobał, zresztą weszliśmy jako luźno przy kawie w interakcję z Greenselem, bo zrobili bezprzewodowy kabel, który tam przy ileś tam, nie wiem, to było 100 czy do 10 metrów w ogóle i tam super moc ładowania i tak dalej. Strasznie mi się to podobało generalnie. To było całkiem spoko. Mówię, że już mieliśmy kilka dni do testowania, świetnie się sprawdza, nie? To było całkiem spoko, naprawdę. Mega opcja. Tego było wiele i niektóre są naprawdę dość kreatywne, muszę powiedzieć, więc dobrze się to oglądało. Naprawdę dobrze się to oglądało wszystko. O, Greensill jest na 15 miejscu w zestawieniu. No tak, ale to wiesz, pytanie, czy zebrane były te, których może wydźwięk był największy tak naprawdę, nie? Mi się osobiście bardzo podobał właśnie Greensill, mi się podobał i podobał mi się Durex, tak? W tym elemencie i Trafika. To było całkiem spoko. A ja mam jakby pytanie zawodowe. No. Szkoda, że Patryka nie ma, bo on o tym mówił. Jak firmy przygotowują jakby jakieś kompozycje związane z 1 kwietnia, z Prima Aprilis, to jest kontekst marketing, mm-hmm, prawda? Mm-hmm, że znasz datę, mm-hmm, i w związku z tym się reaguje na to marketingowo. Dokładnie. No to tak, jakby tak chciałem gwoli ścisłości. To ciekawe. Znaczy dla mnie ciekawe, nie wiem, czy dla kogokolwiek innego. Myślę, że tak. To jest kontekst marketing. No tak, tak mniej więcej wygląda. Dobra. Chciałem opowiedzieć o Disney Plus i VPN-ie Surfsharka, bo odpaliłem Disney Plusa. Nie mogłem się powstrzymać. Ale poczekaj, to Disney Plus nie jest w Polsce dostępny. Od tego zacznijmy. Zgadza się. Okej. Okay. I do tego potrzebujemy VPN-a. Tak, to wiem, że robisz się, że jesteś z innego kraju.
Taką, no, taką tak, mam wiedzę minus, technologiczną. No tak, właśnie. Słuchają fani Niebezpiecznika, to już na pewno się cieszą, że jest merytoryczny podcast. Robisz się z innego kraju. Mhm. Okej. Okay. Mhm. Nie, ale jakby brakowało kilku jakby w tej chwili wolnego albo chęci zresetowania głowy. Chciałem sobie coś obejrzeć, nie? I tam, wiesz, wszyscy opisują, że teraz nowe filmy Marvela będą wchodziły i tak dalej, i tak dalej. A że jestem wielkim fanem Marvela, co zresztą wiecie, to no chciałem tego Disney Plusa uruchomić, tak? Nie? Tym bardziej, że te filmy są tłumaczone na język polski, albo mają napis, albo mają lektora. I jeszcze dubbingowanego, więc to jest generalnie pewnie słabe, nie? Ale no okej, jest, nie? Wyłapałem promkę na Surfsharka na 20, nie 4, a 20 chyba 8 miesięcy. No, tam z linku polecającego kupiłem Surfsharka. Wyszło dość tanio, nie wyszło jakoś super drogo, bo tam chyba 200 za te 28 miesięcy, więc nie ma tragedii tak naprawdę. Odpaliłem sobie najpierw region niemiecki, zrobiłem Disney Plus jest Niemczech dostępny, ale tam 8 euro za miesiąc bycia subskrybentem Disney Plusa, więc przerzuciłem się na Stany Zjednoczone, a tam jest 7 dolarów, nie? Jest jakby różnica, jeżeli chodzi o samą opłatę miesięczną. A jest różnica w programie? Chyba nie, bo nie wszedłem z niemieckiego, mając już konto na amerykańskim, żeby zobaczyć, czy jest różnica. Na to nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że nie ma, chyba nie ma, bo tak naprawdę to są treści własne Disneya i myślę, że częściowo Disney też wysunął te swoje produkcje Marvelowe, Star Warsowe i inne, że tak powiem, z niektórych krajów. Może w Polsce dlatego nie ma, bo tam gdzieś może jeszcze HBO czy Netflix wierzga prawa do tych rzeczy, nie? Bo tam jeszcze część tych rzeczy jest. Ale to nie było takie proste generalnie, nie? Bo wiesz, zalogowałem się, przełączyłem się na serwer amerykański, wszedłem na Disney Plusa i mogłem się zalogować i doszedłem do momentu, w którym trzeba jakby podpiąć kartę, nie? Polska karta oczywiście nie działa, można wykorzystać PayPala, ale jak wchodzisz na PayPala, to też nie przechodzi dalej, no bo jest jakby zarejestrowany w Polsce, nie? Karta jest polska i to konto jakby polskie jest w PayPalu. Chyba tak to wyglądało, więc zgoła inaczej to trzeba było zrobić. Miałem konto na amerykańskim Apple Store. Ja mam, wiesz, maila w swojej domenie, więc zrobiłem sobie po prostu alias USA małpa i tam dalej mu e-mail. I po zalogowaniu się musiałem doładować konto Apple Store, żeby jakby subskrypcję przez Apple Store zrobić. Więc na Amazonie musiałem kupić kartę prepaidową za 25 baksów. Okej, okay. Dodałem te 25 baksów do konta Apple Store, nie? Kupiłem kartę prepaidową. I za te 25 kupiłeś konto Tak, 7 dolarów za miesiąc, więc tam na te 3 miesiące z kawałkiem wystarczy, nie? No na 3 miesiące w sumie, 20, no niecałe 3, no 3 miesiące, tak? Niecałe 4, mhm. Chociaż za połowę miesiąca nie kasują. No i po zalogowaniu się wszedłem i obejrzałem Mandaloriana, teraz jestem w drugim sezonie. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest Star Wars. Tylko tyle. Gwiezdne Wojny. Oglądałeś Gwiezdne Wojny? Nie. Naprawdę nie? Nie. Proszę bardzo. Jak można nie oglądać Star Warsów? No, nie mam Disney Plus ani konta w Amazonie. A nie, ale ogólnie Star Warsów, w ogóle Star Warsów nie oglądałeś? Nigdy grałem żadnych? W grę kiedyś jedno. Dobra, gram się w grę. Ja w Tomb Raidera grałem. Jeździło jakimś tam... czymś tam. No, było. To latało takie nad tym, nad powierzchnią. No ścigaczem. Ale nie pamiętam. Na torze, ja to też grałem, to była stara czyim gra. Czyim pojazdem jeździłem. No dobra, ale Mandalorian to jest, wszyscy się tym zachwycali tak naprawdę. To jest to, że jest mały Yoda? Co? Baby Yoda. To tak, Baby Yoda. I no. To jest Mandalorianie? Tak. A, okej. Okay. Tylko, że no, to jest po czasach już Imperium i tak dalej, nie? Bo okay. To jest jakby po rozpadzie, to jest jakby dalsze losy, tak bym to powiedział, nie? Okay. Generalnie bardzo fajnie prowadzona jest cała jakby opowieść. To było bardzo wciągające i to się fajnie oglądało. Wiesz, najśmieszniejsze jest to, że po prostu wszedłem na tym amerykańskim koncie, udało mi się zalogować i włączyłem film i mogłem sobie wybrać polski język albo polskie napisy. No wybrałem polski język, jest polski dubbing, nie? Czyli normalnie są zasoby dźwiękowe i pisane, tylko że nie ma dostępu w Polsce użytkowników polskich. Ciekawe, wiesz, czy pytanie, to są... czy łamie prawo tak naprawdę, bo wykorzystuję VPN-a. Tak naprawdę, wiesz, no nie kradnę tego, tak? Większość osób, z którymi rozmawiałem, to tak naprawdę posiłkowała się YouTorrentami czy czymkolwiek innym, żeby w ogóle móc mieć możliwość obejrzenia tego, nie? No tak, tak jak kiedyś było, jak nie było dostępu do Netflixa. No dokładnie tak, więc pewnie nie. Pytanie, jak długo to będzie trwało, ale wygląda nieźle i
jeżeli ktoś chce się tak bawić, to może spróbować, bo no, wiesz, stare filmy Disneya, Mała Syrenka i tak dalej, nie sprawdzałem, czy one są w języku, bo jakby wszedłem w konkretnym celu, żeby obejrzeć WandaVision, żeby obejrzeć WandaVision, czyli Marvel, tak, i żeby obejrzeć właśnie Mandaloriana ze Star Warsów. WandaVision jest w języku angielskim. Ona nie ma dubbingu, nie wiem czemu. Znaczy mi to nie przeszkadza, nie? Ja sobie to po angielsku oglądam. Ale sam fakt w ogóle, że jest możliwość, spoko. Pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma? Może jest kwestia praw autorskich jeszcze jakieś, które wygasają lub też nie? No tak naprawdę uważam, że teraz jest dobry moment, albo był dobry moment, żeby to rzeczywiście rozszerzyć o Polskę, bo myślę, że ludzie by się rzucili. No zważywszy na to, że te wszelkie maści video on demand platformy są coraz bardziej popularne, bo jednak ludzie siedzą w domu. Kilka dni temu się dowiedzieliśmy, że musimy siedzieć do 18 kwietnia. Tak, to oczywiście jest, no. Więc oczywiście, że tak. A powiedz mi, a możesz tego VPN-a używać też na telewizorze? Wiesz, jak to robię? Mam Apple TV, znaczy generalnie jest możliwość. A dobra, rzucasz obraz, tak? Tak, jest generalnie możliwość, nie wiem, czemu nie chce mi się podłączyć, bo chciałem teraz odpalić katalog. Dobra, nie będę kombinował, bo jest nowa wersja, żeby ją zainstalować, no i dlatego nie mogę się połączyć. Dobra. To za tydzień opowiadamy. Dokładnie. Wiesz co, była generalnie taka opcja, że można jakby Apple TV podłączyć w VPN-ie, ściągnąć Disney Plusa przez konto amerykańskie i jakby tam wykupić subskrypcję w złotówkach. Nieważne, taka okrężna droga. I wtedy tak naprawdę w złotówkach chyba 32 zł miesięcznie by ściągało, nie? Trochę. Okej, okay, a to jest więcej niż Netflix? No, zależy, nie? Bo ja mam w Netflixie plan tam na cztery ekrany. Agniecha z tego korzysta, moja mama i my z tego korzystamy, nie? Okej. Okay. I my tam mamy ten chyba za 54 zł. No, porównywalnie. No, więc tak mniej więcej porównywanie, my to tam dzielimy na 3 osoby, nie? Więc mhm. Na 4 osoby, więc jest w miarę spoko. Wiesz, zabawy trochę było i tak naprawdę, żeby obejrzeć przez Chromecasta, jak na przykład puściłem na tablecie i chciałem przez Chromecasta puścić, to pojawiło się, że not supported, nie? Okej. Okay. Bo prawdopodobnie rozpoznał sieć, bo ja jakby z tabletu to puszczałem, ale nie chciał tego puścić na telewizor przez Chromecasta. Ale na Apple TV bez problemów jakby mogłem zrobić streaming tego na Apple TV, tak? I na iPadzie jakby był tylko napis, co leci, a na telewizorze normalnie leciało i pilotem mogłem zatrzymać, puścić dalej, przewinąć i tak dalej, nie? Więc działa jakby trochę w drugą stronę, ale trybi bez problemów większych. Więc naprawdę zhakowałem internet, prawie że. Gratulujemy. Nie, śmieję się, po prostu ściągać nie będę, bo szanujemy prawa autorskie w Chinach, są to trochę jakby ludzie ściągali nasz podcast i krakowali go. Nie pytaj. No, trochę nie pasuje, nie? No właśnie. Możemy, wiesz, ogłosić nowy kanał komunikacji z naszymi wspaniałymi słuchaczami, że będziemy ekskluzywny content wypuszczać na torrentach. O. Słuchaj, nikt tego nie robi, ja nie miałbym nic przeciwko. Ile to będzie zabawy, nie? Dziękuję, ja już nie chcę. Dobra. Ja mam dla ciebie fajne rzeczy. Dawaj, no. Bo mam zapisane takie badanie na zlecenie Payback, albo wyniki Payback Opinion Poll. Mhm. To jest z 11 marca. No. Bardzo fajne opracowanie na stronie brief.pl. Można przeczytać, jest ogólny dostęp. I to jest badanie, które ogólnie tyczy się nowych technologii. Mianowicie, czy Polacy są entuzjastami nowych technologii? Są na pewno. No, właśnie chciałem ci takie pytanie zadać. I wyobraź sobie, że 95% badanych uważa, że nowoczesne technologie ułatwiają życie i mają pozytywny wpływ na codzienne czynności. O, sztos. A jaka grupa reprezentuje? Tak jak w Orlenie? Nie, szersza. Szersza, ale nie mam zapisanej niestety. Wrzuciłeś mnie na minę jak zwykle, ale zaraz to wynajdę. Dobra, luz. W każdym razie 95% odpowiedziało pozytywnie. 94% respondentów stwierdziło, że innowacje na tym polu są koniecznym warunkiem rozwoju gospodarki. To coś dla ciebie też temat naukowy. O, grubo. Co ciekawe, 51% respondentów przyznało, że co jakiś czas zdarza im się zgłębić wiedzę na temat nowinek technologicznych. To bardzo miłe jest, prawda? Że jednak ludzie się tym interesują. Następnie było pytanie na przykład o rodzaje aplikacji mobilnych, jakich pani używa. Mhm. Najczęściej społecznościowe, to oczywiste. 55% osób powiedziało finansowe. O, nice. Potem zakupowe. Bardzo dobre dla wszystkich e-commerce'owców. Nawigacyjne, pogodowe, sportowe, zdrowotne, informacyjne. Pytanie było wielokrotnego wyboru, więc można było różne rzeczy zaznaczyć. Mhm. Z ciekawych rzeczy następnie. 61% osób korzysta z karty płatniczej.
natomiast 19% z gotówki. Naprawdę? Tylko tak. To mnie najbardziej rozwaliło chyba, bo nie spodziewałem się. Wiedziałem, że ludzie lubią zasadniczo korzystać z kart, no bo widać to, szczególnie zważywszy na to, co się dzieje w tej chwili. Oczywiście. Natomiast więcej osób, oczywiście tylko wedle tego badania, o 1% więcej wybiera płatności mobilne niż gotówkę. Co ty gadasz? Tak. Że blikiem chętniej płacą. To bardzo ciekawe jest, prawda? Znaczy... Pewnie było, wiesz, też odwołanie do tego, czy korzystasz z blika. No i wtedy ktoś na przykład, wiesz, kupuje przez Allegro, no to korzysta z blika, tak? No często ciężko, żeby na Allegro zapłacić gotówką. Wiesz co, dla mnie jakby elementem, który jest dziwny przy płatności blikiem, to jest to, że jednak musisz wyjąć ten telefon, wybrać... Znaczy ktoś powie, że to samo zrobisz z modułem NFC, no tylko, że tam naciśniesz dwa razy przycisk, zeskanujesz twarz, czy zeskanujesz palec i przyłożysz go. Jest trochę szybciej niż otwieranie aplikacji bankowej, wpisywanie kodu blikowego, tak, i wtedy potwierdzanie tego, nie? Tak, ale są tacy ludzie jak ja na przykład, no, którzy nie mają skonfigurowanego NFC i płatności NFC w telefonie, a dosyć często zapominają portfela. A dlaczego nie skonfigurowałeś? Nie mam zielonego pojęcia. Nie zrobiłem tego po prostu, nie mam podpiętej karty. Zaraz to naprawimy. Nie no, jakby ja bardzo lubię wpisywać na, tak? Szczególnie w żabkach, tak, ten kod blik bardzo fajny. No to spoko, szczególnie w pandemii dotykanie tego, tak, ja super. Mam dezynfekator, tu se popryskam, tu se popiję i to moja sprawa, tak? Tego Balasia 7-letniego. No wiadomo, no, Wojtek przyniósł dobre rzeczy, no to co? A, zapomniałem trochę... cię przynieść, już prawie nie ma. Nie, no właśnie, tak się to... chciałem zapytać. Nie, jest. Jeszcze jedną rzecz tylko z tych badań wyciągnę, żeby nie zanudzać, bo to jest bardzo ciekawe. Pytanie jest, z jakich technologii chciałaby pan lub pani skorzystać, gdyby była taka możliwość? No i z jakich? 28% respondentów mówi, że chciałoby skorzystać z robota jako pomocy domowej. Robota? Tak. Takiego robota jak w Stanach, który podjeżdża, wiesz, z tacą. Właśnie nie wiem, czy jak u Jetson Rosie. Robota, takiego robota kuchennego jak ten, jak się nazywa? Thermomix? Właśnie nie wiem. Być może chodzi o roboty na przykład takie, bo to zależy, jaka jest percepcja robota wśród respondentów, bo na przykład ktoś może przez robota, znaczy myśli o robocie jako na przykład o waszym zenku. A no może, tym sprzątającym, nie? Tak jest, na przykład. My to się śmiejemy, jak jedziemy... Bo robot to tak trochę abstrakcyjny, tak. Nie? Nie wiem, pewnie gdzieś tam w Japonii. Mi się zawsze kojarzy, Adam, jak jadę na przykład z Małgosią samochodem i w janosiku mówi roboty za 400 metrów i zawsze sobie wyobrażam, że za 400 metrów stoją takie dwa roboty i robią, wiesz... To było super. Robodes? Na przykład. No, roboty. O, matko boska. 26% osób bardzo chętnie by skorzystało z przejazdu pojazdem autonomicznym. To mnie zaciekawiło. A to dziwne, że w Polsce jest jakby... Znaczy pytanie, jaka jest grupa, pytanie, kto był pytany, bo tak. Czy ta grupa była szeroka, załóżmy 16, nie wiem, 65 załóżmy, tak? Czy to była jakaś konkretna, ale przejazd pojazdem autonomicznym, no powiem ci... Odważnie, prawda? No tak, dosyć. Wiesz co, nie ma grupy wiekowej niestety wypisanej, ale znajdę i ewentualnie podlinkuję. Zakupy w sklepie bez obsługi, 26%, tyle samo co przejazd pojazdem to autonomicznym. To wystarczy w Warszawie do żabki wejść, nie? Myśmy kiedyś pokazywali, nie? Ze Stanów, tak, Amazon. Tak, ale w Żabce jest... Tak? Żabka też już zrobiła, chyba Żabka, jeżeli dobrze pamiętam, w Warszawie chyba nawet Ola o tym pisała. Na Messengerze mi nawet chyba mówiła o tym, że jest właśnie w Warszawie, nie? Było coś takiego, to prawda. Tu jest temat na czasie. Implanty monitorujące stan zdrowia, 19%. Czyli chipy w szczepionkach. No, okej, okay, no. Na Bluetoothe. Ale słuchaj, no. Jak można beta software wgrać? Ja bym był pierwszy. No dokładnie. I potem rękowy tak robiła. A co pan robi? Mam beta software. Beta software, przepraszam najmocniej. Wybory przez internet 18%, fajnie. A ty powiedziałeś, że tak można. Płatność odciskiem palca lub skanem siatkówki. Skan siatkówki nie można bezpośrednio, skan siatkówki, tak? Jest testowany. Ktoś wprowadzał, ostatnio czytałem. No i oczywiście nie zapisałem tych fajniejszych rzeczy. Aha. Ale ktoś zaczyna to testować, ale u nas biometrią można przecież. No, znaczy chodzi o palec, czyli prawdopodobnie, że przyłożysz ten palec, nie? Na przykład. Będzie czytnik, tak jak w biurze paszportowym, kiedy ten palec przykładasz, żeby zeskanować, nie? Ale... też albo siatkówka, albo palec też już jest w testach gdzieś. Ale nie? To się dzieje pośrednio, tak? W pewnym sensie, no bo tak jak mówię, że jeżeli masz skonfigurowaną płatność przez NFC, to przykładasz jakby... Ale palec przykładasz na przycisku w telefonie. No tak, no nie bezpośrednio, no ale pośrednio się to dzieje, tak? No bo płacisz teoretycznie... No tak, ale to prawdopodobnie chodziło bezpośrednio o to, że masz jesteś... Czytnik, okay. Masz swoje linie papilarne spisane ze swoim kontem. Okej, okay, albo pani w Biedronce ci przykłada terminal do oka, jak płacisz znaczy, za pomarańcze. Wystarczy, że ja zapłaciłem, jak się zaszczepiłem, to wsadziłem sobie tą kartę do maski i zapłaciłem głową, no. To było fajne. Dostawa przesyłki dronem 14%? No, spoko. Nie? Inteligentne soczewki 14%? Czyli?
Myślę, że takie, które mają... Wiesz, pogoda, nie? Hej, soczewka, pokaż mi, jaka będzie zaraz pogoda, nie? Albo na przykład. Wyznacz, ale to by było, wiesz, masz założone, jakbyś nie masz smart okularów, tylko smart soczewkę, tylko jak je ładować? No, to już jest, wiesz. Będą smart poduszki, gdzie będzie ładowanie indukcyjne. A, no. Wiesz, to ładować łeb głowę od razu. No i czemu nie? Inteligentne leki 9%, nie wiem. Wyhodowane laboratoryjnie mięso 4%. No to już jest jakaś abstrakcja. To już jest grubo. Zabieg wykonany przez robota 3%, żadnej z powyższych 17%. Ale zabiegi wykonywane przez robota już są, nie? No więc właśnie. Więc bardzo ciekawe. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dosyć abstrakcyjnie jest, znaczy dosyć abstrakcyjne jest zestawienie, z jakich technologii chciałbym pan skorzystać. I ktoś odpowiada, no ja bym chciał skorzystać z zabiegu wykonanego przez robota. Ogólnie to nic mi nie jest, ale bardzo chętnie, gdyby robot mógł mi na przykład przyszyć trzecią nogę, to byłoby nie najgorzej. Nie? Jak pije, no. No to mógłby tak się... No tak, no to takie badania, podlinkujemy je, bardzo fajne, można sobie poczytać i na przykład użyć tego jako argumentu podczas dyskusji, już nie przy świątecznym stole, ale może przy niedzielnym stole, na przykład gdyby ktoś twierdził, że nowe technologie są do dupy, to można powiedzieć, że wcale nie są, ponieważ dużo osób uważa inaczej. Ja się z taką opinią nie zgadzam. Przechodzę dalej. Nie odniosę się do ciebie. Jest no. Posłuchaj, wszędzie asystenci, o których opowiadamy, i teraz Spotify też robi asystenta, który łudząco przypomina tą od Siri. Mianowicie już jest wypuszczony, zresztą dużo, ty też mówiłeś o Spotify'u i nowych, dużo nowości, ale Spotify nie chce być jakby w tyle, tak bym to powiedział, i wprowadzili funkcję, to jest teraz jakby powoli jest wypuszczone do użytkowników. Hej Spotify, nie? I mówisz jakby, co ma puścić tak naprawdę, czyli wewnątrz aplikacji, mówiąc hej Spotify, możesz, nie wiem, poprosić o puszczenie jakiejś konkretnej muzyki, jakiś konkretny utwór, tak. Playlisty i tak dalej. Pytanie, czy wrzucanie tego bezpośrednio do środka, dodatkowo, gdzie masz już, tylko że w sumie, jeżeli zintegrujesz sobie Siri w swoim telefonie, bo możesz wybrać już w tej chwili defaultowy... No właśnie, o to chodzi głównie. Możesz, ale możesz wybrać już, jakby nowy software pozwala na to, że możemy wybrać sobie defaultową aplikację do muzyki, tak, która obsługiwana jest przez konkretnego asystenta, w tym wypadku Siri. Bo do tej pory było tak, że jak mówiłeś hej Siri, to domyślnie i tylko można było korzystać z zasobów Apple Music, zgadza, prawda? Zgadza się. A teraz możesz wybrać, i ona się jakby przy update'cie software, jak to jakby powiedziałem, to ona zapytała, jaki chcesz używać, nie? I tam okay. I można było sobie wybrać. I wtedy jak powiesz hej Siri, no, play Frank Sinatra, na przykład, to ona puszcza wtedy go ze Spotify'a. Okay. Z defaultowej. A w Alexie jak to wygląda? W Alexie jakby prosisz, nie, żeby ci puściła. Czyli na przykład mówisz Alexa i potem... Aha, dobra. Azdexa i... Włączyła się, zobacz na to słowo. Alexa i wtedy prosisz, żeby na przykład puściła Frank Sinatra from Spotify, nie? Okej, czyli musisz wymienić źródło jakby. Musisz wymienić źródło. Bo domyślnie masz... Amazon Music pewnie jakiegoś. Tak. Okay. Znaczy też jakby go konfigurujesz, nie? Uh-huh. Możesz skonfigurować Apple Music, ale też tego nie rozumiem, bo konfigurujesz go tylko na Stany Zjednoczone, nie? Na konkretne jakieś... państwa, gdzie jest napisane, że on jest dostępny. Jakby mnie to denerwuje odejście od Spotify'a, którego już nie mam, nie? Mhm. I mam Apple Music, jako że jest w abonamencie Apple One, o którym mówiłem w którymś z odcinków. I teraz jak chcę na przykład na Alexie, którą jeszcze mam w domu cały czas, chcę coś puścić, no to muszę podłączyć się przez Bluetootha do niej, żeby puścić z Apple Music. Okay, znaczy, no to tak puszczam wtedy na HomePodach Mini, nie? Więc jakby nie ma problemu. Pytanie, czy jakby zwiększy funkcjonalność tej aplikacji, bo ona i tak będzie słuchała na tym mikrofonie, no to wtedy zamiast mówić hej Siri, powiesz hej Spotify, tak? I prawdopodobnie magia się będzie działa, tak? Aplikacja będzie działała w tle i będzie funkcjonować, nie? Nie wiem, czy to jest potrzebne, ale okej, okay, no. Ja chętnie wypróbuję, bo ja nie korzystam z żadnego asystenta głosowego. I bardzo chętnie zobaczę, czy będzie to zdawało egzamin, jeżeli chodzi na przykład o obsługiwanie tego Spotify'a na przykład podczas jazdy samochodem. Okej. To bym chętnie zobaczył, czy to faktycznie działa.
Ale i tyle. Podobno jest, on jest jakby jest wypuszczany teraz i może jesteście w stanie to włączyć, więc jak chcecie, to w ustawieniach Spotify'a możecie zrobić dostęp do mikrofonu i pozwolić na Hey Spotify, nie? I dajcie znać, czy w ogóle wam to działa, bo to zostało jakby wprowadzone. Zaczynało to być wypuszczane koło stycznia 2019 roku. Ale testowane, nie? Teraz okay. Jakby jest, podobno jest, ale nie było informowane od początku do końca. Zobacz, czy to się pojawiło, bo to tak naprawdę myślę, że może być spoko. Znaczy, ja nie widzę specjalnej funkcjonalności, jak i tak używam asystentów w tym wypadku. No nie? Tak, no bo to jeżeli ale tak to naprawdę masz, ty oczywiście. Mówisz, że nie używasz, więc jak nie używasz, no to zawsze możesz wykorzystać tego asystenta od Spotify'a w tym wypadku. Ja nie mam takiej możliwości, żeby to włączyć, ponieważ mój telefon jest antykiem i najprawdopodobniej dostanę pewnie tą funkcjonalność w ostatniej chwili, jak już przetestują to na no urządzeniach z epoki kamienia łupanego. Dokładnie tak. Dobra. Ty czy ja? Możesz ty, dobra. Jak masz coś fajnego. Czekaj, no ja zawsze mam fajne rzeczy. Żyć nie umierać. Najpierw bym chciał się odnieść do tego, że posłuchajcie, niebezpiecznik poinformował, że nastąpił wyciek danych z Facebooka z 2019 roku. Lipa. Lipa straszna, więc w tym znajduje się, Polacy tak naprawdę, około 2 milionów 700 tysięcy chyba rekordów to są Polacy, około 2 miliony 700 tysięcy rekordów to są Polacy i to co znajduje się w pliku, plik waży około 400 mega i tam jest imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć, stan cywilny, zawód oraz miasto. Z takich ciekawych rzeczy. Zawód jest najlepszy, dawaj o zawodach. Zaraz powiem, bo zawody są, tak, zawody są najlepsze, ale ogólnie sam element, jeżeli będziecie chcieli, to możecie sobie to, będziecie mogli sobie sprawdzić, na stronie internetowej jest strona internetowa Have I Been Pwned i tam możecie wpisać, ale uwaga, nie wpisujcie e-maila, tylko wpiszcie swój numer telefonu i możecie sprawdzić, czy wyciekły wasze dane. Ja niestety jestem w tej bazie. No nie będę, nie będę zmieniał numeru telefonu, mam nadzieję, że hasło nie wyciekło, bo nigdzie nie jest napisane, że hasło wyciekło, niekiedy adres e-mail, ale nie mogę tego od początku do końca sprawdzić. A zacząłeś dostawać jakieś dziwne SMS-y ostatnimi czasy? Nie. Nie, wiesz co, coś dostawałem, ale to dlatego, że byłem w dziwnej bazie, która mnie po prostu irytuje strasznie i się wypisałem z niej. Nie? Ale, to ale nie, że jakieś tam randomowe rzeczy z Nie, w ogóle nie. Ale tak, jakby ten wyciek poleciał, 2,5 miliona Polaków, tak? I jakby 15 tysięcy użytkowników, ja cały czas mówię za niebezpiecznika, nie? 15 tysięcy użytkowników z Polski jako zawód ma wpisane szlachta nie pracuje. Nie, no po prostu szlachta nie pracuje. Co tam jeszcze było takiego ciekawego? Wyższa szkoła melanżu. Tak jest. Wyższa szkoła melanżu. Wyższa szkoła robienia hałasu w WSRH. Dokładnie. 1095 osób. Szlachta baluje, plebs haruje, 798 osób. Bardzo mi się podoba to, że ktoś wpisał 806 osób z tej bazy. Nie wiadomo, ile osób ma to faktycznie wpisane. W jakby w miejscu pracy ma wpisane Niemcy. Tak? Tak. Ale jeszcze fajniejsze jest, jak, znaczy MSWiA szanuję i jakby wiem, jakie ciężkie jest życie rodzica, tym bardziej matki, ale nie wiedziałem, że jest taki zawód. Mama 24 godziny na dobę. Oczywiście, no co ty. Stay są pewne home, grupy, gdzie jest. Stay at home parent. O. YouTube, Wojsko Polskie, Poczta Polska. PKP. Niemcy, Lidl Polska, Tesco, MSWiA nawet są takie osoby, które pracują. Ale to chyba wiesz, tacy, co idą pod prąd i piszą, że wiesz, robią w MSWiA. Dokładnie tak. Wojsko Polskie 1921 osób. Poczta Polska 1903. No nieprawdopodobne. W każdym razie warto wejść na tą stronę i wpisać w ogóle, jeżeli ktoś o tej stronie nigdy nie słyszał, to my ją podlinkujemy, bo to jest bardzo ważna strona, na której po wpisaniu dotychczas było tak, że tylko adres e-mail i teraz w związku z tym wyciekiem numerów telefonów na Facebooku udostępniono też możliwość weryfikacji potencjalnego ataku na was przez właśnie numer telefonu. W każdym razie warto jest się sprawdzić raz na jakiś czas, czy wasze e-maile nie figurują w takich bazach, dlatego że były całkiem poważne wycieki, o których my możemy już nawet nie pamiętać. Bo ja figuruję w kilku, między innymi jednym e-mailem w ataku hakerskim na myapple.pl albo MacForums, nie pamiętam dokładnie, chyba MacForums. Tak? Tak. I tam figuruje, dlatego że ja tam kiedyś zadawałem pytania, jak złożyć iPoda, którego nie jestem w stanie złożyć sam. I wyciekły moje dane. Ja mam napisane ono, że zostałem, że tak powiem, pojawiłem się. Oczywiście maila nie wpisałem w tym ale wypadku. Po numerze sprawdziłeś. Dokładnie tak.
jakby tam, gdzie... Tam nie pojawia mi się, gdzie wyciekłem tak naprawdę, nie? No pokazuje tylko, że w ataku na Facebooka. A, no to okej, okay. Sorry. Mhm. To jest wyszczególnione wszystko, natomiast nie ma tam bezpośrednich odnośników, żeby siebie sprawdzić. Żeby nie? siebie dokładnie sprawdzić, no. Bo... Więc wiesz, no podałem mój numer telefonu, się tam pojawił. No tylko mój numer telefonu, jak wejdziesz chyba na Facebooka, to on chyba jest ogólnie dostępny tak naprawdę. Tak mi się też wydaje. Nie, więc, no to są, wiesz, wiadomo. Wiesz, no, nie ma co się... Kto chce, to i tak się do nas dodzwoni, nie? Zapraszamy. Linia wiecznie otwarta. Dokładnie tak. Ale co ci chciałem powiedzieć, fajną rzecz, bo w dyskusji na Niebezpieczniku, ja tam często komentarz czytam, bo tam są różni ludzie ciekawi. I ktoś zadał bardzo słuszne pytanie, ja bym na to nie wpadł, szczerze mówiąc, ale to jest oczywiste, że ciekawe, czy jest ktoś taki, kto te wszystkie wycieki, które są przez jakiś tam czas dostępne, tak jak to, co Niebezpiecznik udostępnił, ten plik z tymi danymi, że sobie to biorą i w jedną bazę wrzucają. I zbierają tak, dla fanu. No bo wiesz, na przykład w Morelach, jak był atak, to z Morele.net to tam był hardcore. Nie, no ja sobie zdaję sprawę. Bo tam w ogóle raz, że wyleciało strasznie dużo haseł w świat, to jeszcze do tego tam była taka akcja, czytałem o tym dokładnie, bo ja też jestem w tej bazie, która została wykradziona przez Morali, to w dwóch e-mailach różnych, nie? I oni w ogóle robili takie rzeczy, że wiadomo, tam przez jakiś tam czas w ogóle się nie przyznawali do tego, że ten atak miał miejsce, a później nie resetowali automatycznie haseł. Tylko wysłali do klientów, wiesz, prośbę o zmianę hasła. Nie, no to w ogóle jest, wiesz... Wiesz, jest jakiś tam sobie ziomek w ogóle na drugim końcu świata, siedzi w piwnicy i ma, wiesz, ma twoje hasło, a sklep ci mówi, no ogólnie to może coś takiego było, ale tak nie do końca, bo nasz zespół to bada i organy ścigania zostały powiadomione, to my sugerujemy zmianę hasła z tego, który ma pan w tej chwili i też ma ten ziomek, który tam siedzi właśnie w tej piwnicy, no to my tego nie będziemy resetować. To ci to zaraz zmieni. Tak, to sobie właśnie zmień, albo on ci zmieni. Znaczy, ja jakby nie rozumiem sytuacji, też mówiliśmy o tym, tak naprawdę najlepiej użyć jakiegoś menadżera haseł. Tak. Dwa czy trzy e-maile, jeden nasz główny i dwa e-maile ewentualnie do krapu, którego nie jesteśmy pewni. Numer telefonu i tak podajemy, więc on się może wszędzie pojawić, ten mój numer telefonu, to też jest publicznie dostępny, więc tak naprawdę większego problemu nie ma. No i oczywiście jak możemy, to włączamy dwuetapowe weryfikacje. Nie powinno być większego problemu. Oczywiście kto jeszcze chce, może kupić klucz F2A, tak naprawdę tym kluczem się logować. Jakby są różne możliwości, ale jeżeli macie możliwość, to włączcie dwuetapową weryfikację i jeżeli macie możliwość, to ściągnijcie i zapłaćcie naprawdę za One Passworda, na przykład roczny dostęp do niego, który agreguje wam te wszystkie hasła, ma możliwość włączenia dwuetapowej weryfikacji wewnątrz, to naprawdę tylko może wam pomóc, nie? Polecamy. No, LPK uczy i bawi, tutaj mam nawet dżingiel przygotowany. LPK uczy i bawi. Pamiętajcie, aby się zabezpieczyć. I to w dwie strony różne, nie? To jest straszne, co my dzisiaj robimy. Dobra. Następne. Moi kochani, czekaj, sobie tylko to muszę zapisać znowu, bo to wszystko na żywo, bez żadnych cięć. Pełen żywioł, żeby nie było. Jest taka aplikacja, posłuchajcie, która nazywa się Vocalis Check. Jakby nie dziwi mnie to trochę, że to jest izraelska firma, która wypuściła, zaprezentowała, pokazała, nie wiem jak zwał, narzędzie, które się nazywa Vocalis Check, służące do diagnozowania COVID-u za pomocą smartfona. W Stanach Zjednoczonych też pracowali nad taką aplikacją, ale tam jest jakby Vocalis Check diagnozuje na podstawie głosu użytkownika, czy jest zarażony, tak, czy może mieć COVID. Na śmieszne, podstawie głosu? Tak, na podstawie głosu. Test polega na powolnym odliczaniu od 50 do 70. Czyli tak naprawdę jeszcze uczymy się, czy potrafimy liczyć 50, 51, 52, 53, 54, 500, 100, 900. I sztuczna inteligencja analizuje na to nagranie, tak? I porównuje z próbkami głosów osób chorych, tak? Również tych, którzy są bezobjawowo chorzy i cały test trwa około minuty i firma twierdzi, że ich aplikacja ma skuteczność na poziomie 82%. Wiesz, pomijając fakt, że kupisz sobie test w Biedronce, w Carrefourze, wszędzie gdzie się da, bo już praktycznie wszędzie jest. Nawet w Dino już są testy. No, w Dino testy są. To tak naprawdę nie dziwi mnie sztuczna inteligencja, która jest w stanie zanalizować pewne, pewien algorytm, tak, czy element, który jest. Ona już trochę z nami jest, ta choroba, ludzie chorowali. Pytanie też, czy dla osób, które leżały w szpitalu, że tak powiem, prosili, żeby odliczali od 50 do 70, ale w Izraelu wszystko jest możliwe, nie? Pod respiratorem szczególnie. No, jak tam ludzie, wiesz, jesteś w wojsku, dostajesz broń, to ja spotkałem się z tym, że byłem w Izraelu i tak patrzę, a tam idzie typ, pcha wózek,
Za nim idzie żona z dzieckiem jeszcze, a to jedno dziecko jeszcze w wózku, a on ma na zawieszony pistolet, który mu wisi na, karabin, który mu wisi na plecach, nie? Ubrany w stroju normalnie tym cywilnym. I pan przewodnik, czy pani przewodnik mówiła, że no, tam jak jesteś żołnierzem i masz tą broń, to jesteś za nią odpowiedzialny, bo tak, tam grozi straszna kara w ogóle i tak dalej, nie? Więc generalnie facet, wiesz, szedł z karabinem, nie? Na plecach. Ciekawy kraj. No, taki dosyć ciekawy. W Stanach Zjednoczonych też jest taka, znaczy jakby na podobną aplikacją w listopadzie naukowcy z MIT pracowali, tak? Która o, też jak naukowcy jakby, z MIT. No tylko, to... że na podstawie próbkach wymuszonego kaszlu, tak? Sprawdzali ten element i testy wykazały skuteczność na poziomie 98%. Był kiedyś taki sketch, tylko nie pamiętam, czy to był kabaret starszych panów, czy coś innego, ale było właśnie taka, taki dowcip sytuacyjny, że jeden facet mówi do drugiego, a to pan, poznałem pana po kaszlu. To teraz można się poznać po kaszlu. Znaczy nie, no teraz aplikacji. Wiesz, w dobrym guście jest w SKM-ce puścić mączka za przeproszeniem niż kasznąć, bo jak kaszniesz, to wszyscy zaczną uciekać. No coś w tym jest, no, to tak, prawda. To niestety wygląda w tym takie wypadku. Takie to są czasy. Że łatwiej jest spuścić powietrze niż kasznąć, bo wszyscy no tak. Się źle czują. Nie, ale jakby jedna z takich rzeczy jest istotna w tym, że oni mają jakby SDK czy API, aplikacji, która tak naprawdę oni nie udostępnią tego w sklepie, tylko mogą to udostępnić komuś, jakimś przedsiębiorstwom, które chciałyby, że tak powiem, to wykorzystać, nie? Nie wiem, wśród na przykład pracowników i tak dalej, nie? A pracownicy z MIT stwierdzili, że ta aplikacja niedługo może zostać ukończona i chcą ją udostępnić za darmo wszystkim zainteresowanym. Pytanie, czy dostępna miałaby być w sklepie, chociaż te elementy dotyczące samego COVID-u i tak dalej są dość wygórowane, tak bym powiedział, i dość mocno trzymane przez Apple Store czy Google Play Store i tak dalej, nie? W sensie, żeby nie pojawiało się tego za nie dużo. Nie pojawiało się za i dużo żeby ludzie na aplikacji. Tym nie robili, okej. Okay. I też tego szumu informacyjnego jest bardzo dużo, tych fejkowych informacji, żeby jednak, wiesz, no, nie siać dodatkowej paniki, co uważam, że jest bardzo słuszne, nie? No tak, bo to jest jeden też z argumentacji przeciwko masowym testom na obecność przeciwciał, nie? No to jest druga że kwestia. Że owszem, jakby jedna kwestia jest taka, że każdy chciałby wiedzieć, czy już przeszedł, czy może nie. Ale z drugiej strony nie do końca jakby to tak powinno działać. No nie, no w ogóle wiesz, no, fajnie, że coś takiego wychodzi, wykorzystajmy tą technologię dalej. Ja osobiście uważam, że chyba lepszy wymaz jest, chociaż z tego wymazu też się ostatnio okazuje, że ktoś jest zarażony, jednak nie jest, jednak ma tego koronawirusa. A to zależy, czy jesteś negatyw, pomocnikiem czy reprezentacji Polski w piłce nożnej, czy... Dobra, Ludwik, już przestań z takich rzeczy. No słuchaj, Krychowiak miał 3 testy robione i najpierw 2 miał pozytywne, czy tam jeden miał pozytywny, potem był negatywny, potem był znowu pozytywny i tak zagrał. Także... A, nawet nie wiedziałem o tym. No. Znaczy generalnie tak zostaniemy z tą chorobą po wszystkie czasy już tak naprawdę, nie? Nie no. Ważne, żebyśmy się szybko zaszczepili wszyscy. To jest jedna rzecz, a inna rzecz jest taka, że no jakby my jesteśmy świeżo w tej chwili, właściwie Adam bardziej niż ja, bo ja nie jestem aż takim kibicem, natomiast jesteśmy świeżo po rozgrywkach futbolowych oglądanych przez internet. No i prawda jest taka, że ja sobie tak często myślę, bo piłkarze są testowani. Wczoraj na przykład była taka sprawa, że chyba Varane z Realu Madryt nie zagrał w meczu z Liverpoolem. Mhm. No i wiesz, tak na logikę rzecz ujmując, no to okej, wypada ci jakiś na przykład kluczowy zawodnik w danym momencie. Mhm. No i to jest już jakby, wiesz, tak nie do końca fair, nie? Tylko, bo wiesz, czy uznać jako kontuzję, czy nie uznawać jako kontuzji. Okej, okay, rozumiem. Wiesz, co chodzi, nie? No. Że jakby było do przewidzenia, powiedzmy, że w sensie zdarzały się takie sytuacje, że na przykład piłkarz został kontuzjowany 2 czy 3 dni przed meczem, ale nie było tak na przykład, że z tygodnia na tydzień nagle ci wypadało 4 zawodników kluczowych. Ja rozumiem. Nie? No wtedy to wpływa na sportową wartość rywalizacji. No, no. Ale wiadomo, rozgrywki trzeba dokończyć, no bo hajs. No, wszystko się jakby tak kręci. Oczywiście musimy być ostrożni i też myśleć o innych osobach, nie? Oczywiście, nie i się nie eksponować sobie. I tyle. Ja, i może dożyjemy w ogóle innych czasów. Dokładnie. Ja mam rzecz kawową, posłuchajcie, bo Ludwik, jadąc do naszego manualnie klimatyzowanego studia, jak zwykł pisać w opisach odcinka, to jako, że my tutaj jesteśmy bardzo amerykańscy, to chciałem tylko przekazać, że w Media Ekspercie, o którym Rzesiu kiedyś rozmawialiśmy, nie? I o kawie, która przez Martynę Wojciechowską jest sygnowana, pojawiła się do zakupu ziarnista kawa Starbucksa i kupiłem Pike Place'a, ta, która standardowo jest, to jest w opakowaniach 200-gramowych za 15 zł. I ona jest naprawdę spoko. I sam pan z Media Ekspertu, od którego odbierałem to zamówienie,
był żywo zainteresowany i przyznał, że to jest bardzo dobra cena. Nie no, cena jest naprawdę dobra. Jak zresztą wejdziemy, ja nie pamiętam, może ktoś jest w stanie to potwierdzić, bo albo 250, albo 300 jednak jest w kawiarniach Starbucksa. I tam Pike Place jest właśnie za około 40 zł, chyba 37, więc ja tak naprawdę kupiłem 400 w cenie 31 zł, więc i tak jest tani, tak? Bo kupiłem dwa opakowania. No, zasłużyłeś na order z cebuli. No pewnie tak, Januszem się nie stałem, ale no stałem się, dobra. Mam na drugie Janusz, więc niech będzie. Janusz Borodo. Też pasuje. Mój tatuś kochany, tak miał na imię. Bardzo pasuje, dlatego mówię. Jak chcecie, to można kupić i w ogóle też byłem zdziwiony, bo myślałem, że... bo Starbucks u siebie w kawiarniach sprzedawał Nespresso, nie? Do tych... te kapsułki do tych ekspresów... no, też ciśnieniowych jakichś tam, tak? Czy przelewowych, ale z kapsułek, tak bym to nazwał. Tych lepszych, bo Clooney je reklamował. No, dokładnie tak. I tam było Nespresso i jakby no, sam ekspres Nespresso dość drogi był. Ja miałem Dolce Gusto. Nie? I okazuje się, że na stronie Media Expertu, jeżeli ktoś też chciałby poszukać, to jest tu kilka różnych, nawet moka, jako Dolce Gusto. W sensie Starbucksowe kawy dostępne jako Dolce kapsułki Gusto. Do Dolce Gusto. Tak, Dolce nie tylko Gusto. Do Nespresso, nie? Więc to też całkiem spoko, bo te Dolce Gusto, ten najmniejszy robot wyglądający obojętnie, nie? A propos robotów, to tam kosztował chyba niecałe 200 zł, nie? Więc nie tak dużo, jeżeli ktoś lubi jakby słodkie kawy, to polecam, bo też cenowo wygląda to spoko. Nie wiem, ile będzie trwała promocja, ale jeżeli ktoś by chciał, to warto wejść i ewentualnie kupić, nie? Znalazłeś może? Jakie tam z garmatura? Nie tak, patrzysz. Bo ty tutaj reklamujesz ludziom, że jest za 15, jest za 18. No to już podrożało. No widzisz. No dobra. Adam w to krótkie cebulowe okno trafił. Pewnie jeszcze będzie. Ale jako, że musi być bardzo komercyjnie, to właśnie mówię o tym Pike Place od Starbucksa. Okay. Spoko. Ładnie pachnie i dobrze smakuje. Naprawdę dobrze smakuje. Jestem w pełnym szoku, że tak dobrze smakuje. No to skoro mamy o Ameryce, no, dawaj. I o sieciówkach, zjedź tam proszę na moje tematy. No mam. Mam ciekawą rzecz, którą dzisiaj znalazłem. Jak myślisz, w jakim portalu? A właściwie na czyim Twitterze? Pewnie pana Janusza Piechocińskiego. Dokładnie tak. Oczywiście, że jest to nowy, portal Nowy Marketing, gdzie... Czekaj, bo nie mogę teraz znaleźć swoich... KFC dobra, czy tematy. Co? Tak. A mam tutaj, no. Mianowicie KFC. I to jest chyba profil w ogóle z RPA. Pozdrawiamy panią Julię. Tak, pozdrawiam panią Julię, jak zwykle. Więc wpadł na taki pomysł, żeby się pobawić też. My bardzo lubimy te takie interakcje, które marki robią między sobą, szczególnie w mediach społecznościowych. Więc zaczęli używać sloganów reklamowych konkurencji, ale nie bezpośredniej konkurencji, innych marek, żeby zareklamować swoje produkty. I na przykład zaczęli tym, i to jest w ogóle, to jest świetne, to mi się bardzo podoba. Mianowicie widnieje kubełek ze skrzydełkami KFC z pułkownikiem Sandersem, a właściwie jego... ilustracją jest napisane Gives you wings, czyli po naszemu doda ci skrzydeł. Elegancko. No i to rozpoczęło całą nitkę. Między innymi hasła od Nike się pojawiało. I uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Nie wiem, jak to jest z legalnością tego. Czy to jest rzeczywiście, czy na przykład ta kwestia praw autorskich do sloganu jest załatwiana przez agencję odpowiedzialną za tą kampanię przed tym wszystkim? Czy na przykład jest to na zasadzie takiego, w związku z tym, że to tam Twitter to się powymieniamy, to nie, wiesz, nikt co? Się nie będzie szarpał o to. Myślę, że jest jakieś porozumienie, ale oni w żaden sposób źle nie mówią o tych markach, nie? Mhm. Tak mi się wydaje, więc no nawet posłuchajcie zdjęcie właśnie We Did It, tak? Mhm. KFC UK. Stoi samochód z nie wiem, z billboardem KFC, tak? Kubełkiem KFC z napisem We Did It. Przed sklepem Nike. Przed sklepem Nike. No, źle nie mówią w żaden sposób, tak? No trochę nawiązują, no spoko, dość niekonwencjonalny sposób, ale fajnie to wygląda. Tak, też mi się bardzo podobało. Szkoda, że u nas jeszcze tego nie ma, w sensie, że nie ma takiej przestrzeni. No był Decathlonika, nie? Tylko, że tam... No ale oni się zaczepiali, wiesz, po tym, jaki jest slogan Ikei? Ja nie znam. Decathlonu też nie. Ja też nie znam. Jakoś w ogóle tych sloganów nie masz tak bardzo, nie? Nie są tak bardzo widoczne jak niegdyś. Znaczy jest nie dla idiotów, nie? MediaMarkt, to wszyscy pamiętają. No tak, ale to Patryk tego nienawidzi i ja też twierdzę, że to jest jakby no, nie do końca coś przyjemnego. No aczkolwiek w dalszym ciągu utrzymuję, nie wiem czy się ludzie ze mną zgodzą, w sensie słuchacze nasi, że najlepiej skomponowaną piosenką reklamową to jest piosenka Calgonu.
Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Może skończmy ten podcast. Stary, to jest, ale to jest genialnie skomponowane. Jak mówisz o kalgonie, tak, to każdy, jestem przekonany, niech rzuci pierwszy albo wyłączy pierwszy podcast, to sobie nie zaśpiewał i nie zanucił kalgonów w głowie. Zawsze jak słyszysz kalgon, tak, to nie mówisz dłuższe życie każdej pralki to kalgon, tylko zawsze... Zawsze śpiewasz. Zawsze go śpiewasz. Tak. To jest, wiesz, jakby genialnie... Czy ty widziałeś kiedyś taki serial 2,5 z Charlie Sheenem? Nie. 2,5, tam mniejsza o to, jaka była fabuła, ale Charlie Sheen grał taką postać, która wiodła sobie bardzo fajne życie chyba w Kalifornii, dlatego że był właśnie autorem muzyki do właśnie reklam. Tak? Tak. I nie wiem, kto to skomponował, Adaś pewnie wygoogla, albo my sobie wygooglamy później. I zobaczymy, kto to skomponował, bo to jest po prostu fantastyczna sprawa. Nie, powiem tobie, że no, są takie elementy, ale niewątpliwie chyba na przestrzeni lat to tak naprawdę, a my jesteśmy dinozaury trochę, to myślę, że dłuższe życie każdej pralki, nie? To jest, no, ale wiesz, to nie jest jakby, to nie jest coś takiego jak kalgon, dłuższe życie każdej pralki, nie? Tylko wiesz, to już musi być ta piosenka, to już jest koniec tematu, to w ogóle pasuje, nie, to już najgorzej. Nie, oczywiście, że ale nie. Chciałem tylko skończyć temat KFC, no, że może ktoś ze słuchaczy ma taki pomysł na właśnie taki cross między markami, typu jedna marka i hasło od innej marki i kto nam prześle coś fajnego, to dostanie torbę. Tak, ostatnio dawałem torbę za darmo, nikt się nie zgłosił. No bo musisz zmotywować ludzi. Uważam, że to jest fantastyczny konkurs. W sensie ja przyślę swoją odpowiedź oczywiście, tylko że ja torbę mam. Chciałbym, żeby ktoś jeszcze to zrobił. Może ktoś ma właśnie coś mu siedzi w głowie i ma na przykład niezaspokojone potrzeby realizacji w obszarze marketingu kreatywnego, to tu jest ta przestrzeń, która jest dla was. Ale ja nie mam żadnego dżingla na konkurs. Świetny dżingiel na konkurs. Weź powiedz jeszcze raz, jakie są zasady gry. No zasady są takie, że jeżeli mamy kubełek KFC i slogan Red Bulla, czyli dodać ci skrzydeł, to my poprosimy, może być z polskiego podwórka, ale niekoniecznie, na taki cross właśnie. Dokładnie. Jakiś, czyli produkt X z hasłem z firmy Y. Uwaga, żeby pasowało. Torba wysyłana nawet w drugi koniec Polski impostem. Najwygodniej wjechać do paczkomatu? Znaczy stanąć obok i otworzyć. Tak, skoro o paczkomatach mowa, to możemy wysłać jakby impostem, no, ponieważ lubimy, no, ale jak się okazuje, no, szykuje się ofensywa pewnej sieci, ponieważ, jak donoszą portale branżowe i nie tylko, 22 marca do Urzędu Patentowego został zgłoszony... No nie trzymaj nas na pięciu. Orlen Paczka. O, pan Megabajtek! Paczka Orlenu. I tutaj chciałem tylko powiedzieć... Mega Paczka! Dobry slogan! No ale Orlen Paczka. No zaraz, ale mega za Orlenem Orlen jest mega... Orlen ma tradycję. A, no więc właśnie, słuchaj. Mega Orlen paczka, ma tradycję. Mega Orlen. Orlen ma tradycję robienia hot dogów i mega hot dogów, chyba. Więc jeżeli jest Orlen paczka, to potem jak zwiększą limit kilogramowy, to będzie Orlen mega paczka. Stary. Idealnie. Natomiast to chciałem ci powiedzieć. Małe, ja mam podlinkowany akurat z gazety.pl i to jest artykuł pana Kacpra Kolibabskiego. I jeżeli pan Kacper Kolibabski nas słucha może, to chciałem powiedzieć, że ma niefortunny dobór fotografii do ilustracji swoich tekstów, ponieważ ma jest ten taki niepotykacz, że są ceny paliw, wiesz o co chodzi, no, nie? No. I jest napisane, że jest 9,5 za 4,36. A to jest nieprawda, bo ja tankowałem wczoraj i to nie na Orlenie i było już 5,19. Na Orlenie było 5,39 swoją drogą. Ja myślałem, że ty... Zeta drożej, kumasz? Ja myślałem, że gaz za 1,95 człowieku. Ja myślałem, że ty chciałeś powiedzieć, że pan Kacper ma brzydkie profilowe zdjęcie. Nie sprawdzałem, jak wygląda, nie? Ale wiesz, jakby Kacper, weź, dobieraj inaczej zdjęcia, bo wiesz, dużo rzeczy denerwuje zasadniczo. Jak już robisz, się załamał, już długo to jak już robisz artykuł na Orlenie, na gazeta.pl, to już daj chociaż aktualne zdjęcia tych paliw, bo to po prostu, wiesz co? No może to było takie stokowe zdjęcie. Myślę, że ktoś zadbał o to, żeby stokowym zdjęciem Orlenu było to, jak jeszcze paliwo było tańsze. No, żeby nie było. No wiesz, rok temu to pomagali Polakom w mobilności, jak był zakaz przemieszczania się, nie? Tańszym paliwem. Szkoda, że nie ma tego samego w tym roku, no ale... Czy jesteś Adrianem? Adrianem od Rajstop czy od rządzenia krajem? Nie, Jezus, ten jak zawsze. Nie, dobra, no. Ty się nie możesz powstrzymać. No bo... Rajtki majtki, marka Rajstop Adrian.
Zresztą błyskotliwa nazwa. No, myślę, że znana wszystkim. Nie ma studiów marketingowych bez kampanii Adriana. Dokładnie tak. Oczywiście niezastąpiona pani Julia z Nowego Marketingu wrzuciła informację, zresztą mi się wydaje, że akcja trochę kontrowersyjna, kampania, bo marka Rajstop Adrian jakby ma kampanię, gdzie na billboardzie pojawia się martwa kobieta. Mhm. I jakby całość jakby dotyczy tego, że... Że możesz wyglądać dobrze w rajstopach Adrian nawet po śmierci? Nie. Spieszmy kochać się, ludzi tak szybko odchodzą. Wiesz co, to bardziej chodzi o to, że wszyscy słyszeli, ale nikt nie wysłuchał, sugerujące, że modelka jest ofiarą przemocy domowej, nie? Spieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. I wiesz, kobieta, która leży... jakby ubrana w strój żałobny, tak bym to nazwał, ale oczywiście w wyeksponowanych rajstopach Adriana, który zresztą kocha wszystkie kobiety. To takie hasło, znaczy, no? Billboard jest dość straszny, bo tak naprawdę leży po prostu kobieta, nie wiem, ona ma, nieważne, krew i wygląda, jakby nie miała ręki, nie? I tak naprawdę wyeksponowano oczywiście nogi, ale napisane wszyscy słyszeli, ale nikt nie wysłuchał, nie? Sugerujące, że modelka jest ofiarą przemocy domowej, powtarzam się. Nie wiem, czy to jest okej. Okay. Oni się jeszcze do tego nie odnieśli w żaden sposób. Mm. Ale oni się nie odnosili do wszystkich tych poprzednich. Widziałem, jak tam przewijałeś, no, że tam było, to jest Ilona Felicjańska, nie? Tak jest. To było nawiązanie do tego, bo pani Ilona Felicjańska zmagała się z uzależnieniem od alkoholu. Okej. Okay. A właściwie z chorobą alkoholową, chyba tak jest bardziej poprawnie powiedzieć. Mm-hmm. I też została wykorzystana w kampanii. Ten fakt, swoją drogą uważam, jakby dosyć interesujący. I oni mieli bardzo dużo takich kampanii, które były zawsze kontrowersyjne. Oni się nigdy nie odnosili do tego jakoś specjalnie. Chyba tam mówili, a tam, no dobra, tam kogoś denerwuje, niech denerwuje. No tak, no bo podpis w tym z panią Iloną był taki, że uzależniona, ale nie gorsza, nie? Znaczy, może przekaz jest fajny, może jest słuszny, na pewno zostaje gdzieś tam w głowie, tylko nie wiem, czy w tej naszej polskiej przestrzeni publicznej jest miejsce na tego typu billboardy, chociaż nie wiem. Ja ostatnio skarpety Adrian widziałem, jeżeli to jest ta sama firma, bo może pamiętam, że było logo Adrian Hipster i to były kolorowe skarpety w Leclercu chyba. Aha, nie, no to pewnie jakaś marka Leclercowa. Nie wiem, sprawdzimy to. W każdym razie... Jak pisze Adrian Hipster, to mi może pan prezydent wyskoczy. Nie, to tak jakbyś pisał najlepsze kondolencje, Jezus, jakie można złożyć. Jezus, Adrian Hipster, skarpety. Dobra, jest coś. Skarpetki Hipster. No, w każdym razie... Jakby marka tę kampanię miała zawsze kontrowersyjne, znaczy nie zawsze kontrowersyjne, ale często wypuszczała kontrowersyjne kampanie. Nie, Adrian, dobrze, no ta sama firma. No więc właśnie. Więc pytanie jest takie tylko, czy to chodzi o to, że jaki kraj taka kampania społeczna? Bo wiesz... Znaczy na pewno problemem jest przemoc domowa. Zresztą też Wojtek o tym wspominał w podcaście i mówił o gościu, znaczy tak, o kliencie, który do niego przyszedł, tak, i zamawiając tam kolejne piwo, wygadał się, że go żona bije, tak? Tak. Więc temat jest dość ostry. Może w takim razie wywołają pewną falę dyskusji na ten temat w jakiś tam sposób. Ja osobiście nie widziałem tego billboardu. Mam nadzieję go nie zobaczyć, chociaż niespecjalnie się rozglądam za billboardami, bo po prostu są w przestrzeni i tyle, albo jest ich po prostu coraz mniej, co też jest ekstra. Temat jest na pewno słuszny do podjęcia jakiejkolwiek rozmowy na jego temat, ale... No tak, tylko że jest pytanie jest takie, tu jest właściwie prośba albo pytanie do medioznawców albo do badaczy mediów, czy rzeczywiście temat przemocy domowej zostanie jakoś nadzwyczajnie podjęty od momentu rozpoczęcia kampanii marki Adrian, czy też skończy się na tym, że jakby główna tematyka to będzie to, że firma, która produkuje rajstopy, próbuje się podpiąć pod jakieś takie tematy. No dokładnie. Bo jakby kampanie społeczne to jest bardzo, bardzo, bardzo specyficzna działka, powiedzmy. I są marki, które robiły bardzo skuteczne kampanie społeczne, między innymi Benetton, ale nigdy bez tak chamskim eksponowaniem produktu. Tylko pytanie jest takie, wiesz, czy to już nie jest tak, że to, co robi firma Adrian, i to już jest taki, wiesz, takie przekręcenie gałki, nie? No, że to już jest tak, wiesz, nie, że to jest aż tak oczywiste, że oni tam nie powinni tych rajstop wrzucać, że aż je wrzucili, wiesz, co chodzi. Nie wiem, ja ciężko wiem, ja stwierdzić. Rozumiem, o co chodzi. Znaczy, ja rozumiem twoje myślenie, nie wiem.
ciężko mi się odnieść, tak? Dlatego chciałem jakby zapytać się ciebie, jakie jest twoje zdanie. No ja znam, moje zdanie jest takie, że ja znam tą markę tylko i wyłącznie z portali branżowych, marketingowych i ich kampanii. Mhm. Nigdy nie widziałem produktu poza tymi skarpetami pojedynczymi w Leclercu, zupełnie przypadkiem. I nie mam wobec tej marki żadnych odczuć ani negatywnych, ani pozytywnych, pomimo tego, że słyszałem o tych kampaniach wcześniejszych. No okej. Także może nie jest to aż tak złe, jak się wydaje, ale chętnie poznamy wasze zdanie. Dokładnie. No dobra, ja mam jeszcze, tylko muszę wziąć telefon i nawiązać do Luźno przy smarze. O, w końcu. Ostatni temat pewnie, ale to trochę... Nikt nas nie słucha, to czemu by nie powiedzieć o samochodach? Dokładnie tak. Nie, wiesz co, nie co ja mam tak naprawdę, tylko myślę, że co nam wysłał jeden ze słuchaczy, Adam, i wysłał to w zeszłą środę. Nie wiem, kiedy słuchacie tak naprawdę. Czekaj, ja muszę sobie tylko to otworzyć. Czyli 31 marca nam wysłał. Tak, poczekaj, tylko gdzie jest Adam teraz? Dobra, tu jest Adam. Adam napisał, bo tutaj jakby nawiązywał do samochodów. Czekaj, muszę tutaj zapuścić nasz piękny dżingiel. Uwaga. Luźno przy smarze, żeby nie było. Uwaga. Luźno przy smarze. Adam napisał na Instagramie, że przesłuchał 76 odcinek. Zgadza się z chwaleniem tak bardzo Rimaka. Tak. Pomimo, że elektryki będą szybsze od samochodów spalinowych nawet na dłuższych dystansach niż 3/4 mili, po prostu za bardzo lubi odgłos prawdziwej V8-ki. No warto też dodać, że tą wypowiedź okrasił zdjęciem za kierownicy Mustanga. Dokładnie. To też bym w takich okolicznościach, no tak. Nie, no to są, wiesz, to są odwieczne, jakby w każdej jednej dziedzinie są wojny między truskulowcami i newskulowcami. Czy to jest muzyka, czy to jest moda, czy to jest motoryzacja, czy to są podcasty. W każdym razie są tacy ludzie, którzy uważają, że to, co było, jest lepsze. No zawsze tak A są będzie. Tacy ludzie, którzy uważają, że to, co nowe, jest lepsze. Mhm. I nie ma rozwiązania tego problemu, ponieważ zależy od tego, co wy lubicie i co jest wam potrzebne. Ja jestem z tego obozu, który uważa, że nie ma wielu piękniejszych dźwięków jak przyspieszanie porządnego samochodu, co nie jest równoznaczne z tym, że nie uważam, że należy jeździć samochodami elektrycznymi, bo też są fajne. Kluczem do sukcesu jest jeździć rozważnie i z uwagą, dlatego że na cmentarzu jest masa ludzi, którzy mieli pierwszeństwo przejazdu. A to zwykł umawiać Sobiesław Zasada, w ogóle książka Sobiesława Zasady, Szybkość Bezpieczna, absolutny must read dla każdej osoby, która porusza się po drogach. Świetnie napisana, czy może nie świetnie napisana, ale bardzo dobrze napisana. Mhm. Lata temu, co chwilę są jakieś reedycje, pan Sobiesław Zasada, z tego co mi wiadomo, w dalszym ciągu żyje i ma się, z tego co mi wiadomo, nie najgorzej. Jest naszym wybitnym kierowcą rajdowym z lat minionych i naprawdę polecam. To tak powiem. No dobrze. Zapłynęliśmy do końca naszego jakże pięknego, godzinnego odcinka podcastu Luźno przy kawie. Było nam super miło was gościć, zresztą jak zawsze. Tak. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie naszego podcastu na Spotify'u, to możecie kliknąć obserwuj. To gdzieś tam winduje trochę wyżej podcast. Tam niestety jeszcze nie ma możliwości ocen. No i w Apple Podcast, jeżeli podzielacie nasze zdanie, to też zostawcie kilka słów i zagwiazdkujcie. Tak. A jeżeli z czymś się nie zgadzacie, albo zgadzacie, albo coś wam się wybitnie podobało, albo nie podobało, to mamy także portale Fruć. Profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie, Facebooku, Twitterze. Mamy adres e-mail. Adam ma swój, ja mam swój, mamy też ogólny. Co jeszcze mamy? Adam ma numer telefonu, jak możecie sobie sprawdzić na tej stronie do wykrywania haków. Ja też mam, ale go tam nie ma. No i mamy też adres pocztowy, może ktoś chciałby napisać. Tak, czemu nie? Kartkę byśmy dostali z jakiejś wakacji, chociaż ciężko na wakacje wyjeżdżać teraz. No ale widziałem ostatnio u nas na Instagramie, mamy w tej sekcji szukaj z jakiegoś powodu bardzo dużo influencerów i na przykład Kasia Cichopek tam bardzo ładnie do mnie machała, tak? Z Dominikany, także jakby ktoś był na Dominikanie i miał ochotę wysłać kartkę, to... Ale to jest sekcja polecane pewnie, to na podstawie twojego telefonu, a nie profilu, to nie telefonu. Ja tam nie oglądam rzeczy przecież. A tam mi się pojawia non-stop, stary. Wiesz, co tam się dzieje? Ja ci pokażę. Zaraz skończymy nagrywać, ja ci pokażę, co tam się dzieje. Dobra, to jest skandal. To już chyba na to jest skandal, hańba. Bardzo wam serdecznie... Nie wracajcie. Tak jest. Tak. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za ten jakże przemiły 30...
No, super, 79. odcinek podcastu Luźno przy kawie. Z tej strony wasza ulubiona dwójka, Adam Borodo. Ludwik Kubiński, dziękuję. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.